kochani, to będzie bardzo pouczająca lekcja. To będzie lekcja prawie że fizyki kwantowej. To znaczy, od dawien dawna wiadomo, że światło ma budowę albo cząsteczkową, albo falową. W zależności od tego, co chcemy udowodnić. Jeżeli chcemy udowodnić, że światło ma budowę cząsteczkową, że foton to jest cząsteczka, udowodnimy, że foton jest cząsteczką. Jeżeli chcemy udowodnić, że foton jest falą, udowodnimy, że foton jest falą. Czyli światło okazuje się, że jednocześnie jest i cząsteczką, i falą. Gorzej, gdyż jak jest jednocześnie jednym i drugim, to my tak naprawdę nie wiemy, czym jest. Gorzej wam powiem, jeżeli mam takiego elektrona, ten elektron sobie leci, to możemy albo określić jego prędkość, albo jego położenie. Im dokładnie określimy położenie, tym niedokładnie prędkość. To znaczy, uwaga, tak ogólnie, żebyście zrozumieli, to znaczy obserwator ma wpływ na doświadczenie. Czyli jeżeli obserwator coś obserwuje, to wynik doświadczenia się zmienia. Po co wam to mówię? Kochani, nie mówię wam tego bez powodu. Bo kobieta ma też budowę korpuskularno-falową. To znaczy kobieta nie jest ani falą, ani cząsteczką. Kochani, jeżeli chcesz udowodnić, że twoja kobieta jest, to udowodnisz. Jak chcesz udowodnić, że to też udowodnisz. To znaczy, jeżeli podchodzisz do kobiety i pytasz się kobiety, kochana, czego byś chciała, to w tym momencie wpłynąłeś już na odpowiedź. To znaczy, gdybyś nie zadał tego pytania, to ta kobieta by istniała w tej formie, w jakiej istniała do tego momentu. Jak już zadałeś to pytanie, na przykład, czy chcesz, żebyś została moją żoną? Do momentu, zanim zadałeś to pytanie, to nie było problemu. To nie było problemu, bo ona jednocześnie i wiedziała, i nie wiedziała. A jak zadałeś to pytanie, to ona nic nie wie. I dlatego wszystko jedno, jaka odpowiedź na to pytanie, to ta odpowiedź nie jest pełna.